Witam wszystkich, jesteśmy w Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego i będę rozmawiał z dyrektorem muzeum, panem Mateuszem Kotasem, który przygotował nam zbiór publikacji Romana Dmowskiego, o którym i też o tych książkach będziemy za chwilę rozmawiać. Zgadza się. Dzień dobry. Ja tak zauważyłem, tak z brzegu miałem wydanie Dmowskiego po francusku. Tak. Tak. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Otóż Roman Dmowski wraz ze współpracownikami stworzyli koncepcję wszechpolską, to znaczy połączenia i prowadzenia jednolitej polityki dla wszystkich trzech zaborów. Jednocześnie w koncepcji Dmowskiego dojrzewały idee, że Polska odzyskać może niepodległość tylko właściwie w oparciu o współpracę z Rosją przeciw Niemcom, które nigdy nie dopuszczą do tego, aby Polska stanowiła samoistny byt, co było oczywiście przeciwne koncepcji Piłsudskiego, który oparł się o te Niemcy całe, nieszczęsne, które wprowadzały hakaty i różnego innego rodzaju obostrzenia wobec ludności cywilnej. Dmowski uważał, że należy pracować w trzech zaborach i ideą Polski, odzyskania Polski, pokazaniu tego, że Polska jest ważna dla Europy i dla świata, zarazić cały Zachód. W związku z tym osoby i najbliżsi współpracownicy Dmowskiego prowadzili oddolną politykę we Francji, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, we wszystkich państwach, które miały jakikolwiek wpływ na losy polityki światowej. I aby pokazać w pigułce czytelnikowi na Zachodzie, z czym je się Polskę, z czym się powinno jeść, jaka powinna być, została wydana ta właśnie książka, czyli w języku polskim ona wyszła jako Niemcy, Rosja i kwestia Polska. Natomiast, to jest kwestia polska. Tak. Natomiast po francusku wyszła właśnie jako La Question Polonaise oraz została wydana, i tu jest taka ciekawostka, o czym mało kto wie, w języku fińskim jako Puolan Kysymys. Jest to oryginalne wydanie z 1913 roku. No to wydanie jest właśnie z 1909 roku. Tak, zgadza się. Czyli można powiedzieć, że obóz Dmowskiego rozpoczął pewną pracę organiczną, pracę dyplomatyczną na rzecz podniesienia kwestii polskiej już znacznie przed 1914 rokiem, chociaż nie wiadomo było wtedy, że dojdzie do Wielkiej Wojny i to można powiedzieć, ja bym to nawet mógł przedstawić w opozycji do obozu Piłsudskiego, który takich działań nie robił. Skupił się tylko i wyłącznie na terenie Galicji, na budowanie podwalin pod jednostki militarne, które miałyby doprowadzić do wybuchu powstania powszechnego w przypadku wojny z Rosją. Tak, zgadza się. To jest właśnie ten realizm Dmowskiego, który wiedział, że wszystkie powstania, które były przeciwko zaborcom, nie były przygotowane, nie przyniosły żadnego rozwiązania pozytywnego dla Polski. Wręcz przeciwnie, Polska traciła miejscowe przywileje, traciła elitę, która była zaangażowana jako najbardziej świadoma warstwa w powstania. Tu również dzisiejszy spór, jak słyszymy o tym, czy powstanie warszawskie było potrzebne, czy nie. No więc tutaj ten realizm Dmowskiego raczej wskazywałby, że no nie była to decyzja do końca słuszna, dlatego że zakończyła się totalną klęską i rzezią powstańców i ludności cywilnej. Tak samo Dmowski uważał, że powstanie zbrojne przeciwko Rosji jako oddolny zryw, czy przeciwko Prusom, nie ma większego sensu i na pewno nie będzie zakończone powodzeniem, dlatego należy upaństwowić, umiędzynarodowić kwestię polską, stworzyć regularne wojsko, które będzie miało polskie dowództwo, czyli nie będzie zależne od rozkazów obcych mocarstw. I podnosząc kwestię armii polskiej we Francji, bardzo często o tym się pomija, że to był jeden z podstawowych warunków i silnie akcentowany przez Dmowskiego, że argumentem było to, że okej, stworzymy tą armię, ale jest jeden warunek. Dowództwo, mundury,
wszystkie rzeczy związane z drylem, język, którym będzie posługiwało się wojsko, to wszystko ma być polskie. Ja bym jeszcze tutaj wrócił do tej kwestii powstań, jak już zostało to wywołane, można powiedzieć, do tablicy. Opcja ta powstańcza daje jako argument ku powstaniom to, że dzięki powstaniom cały czas to społeczeństwo nie traciło tej świadomości narodowej. No jak się to ma właśnie, no tutaj zderzamy się z tym, że jednak ta wyższe sfery polskie, ta inteligencja no albo ginęła, albo była zsyłana na Sybir, albo też traciła swoje majątki. Zgadza się, jakby nie... Kwestia powstania warszawskiego jest zawsze delikatna. Ale wracając do powstania styczniowego, to jakby mówiąc o tym okresie Romana Dmowskiego, po tej sytuacji po powstaniu styczniowym, gdzie mamy do sytuacji z tą wielką klęską, a następnie mamy Piłsudskiego, który znowu chce powtórzyć powstanie. Tak, tak. I jakby Dmowski jawnie mówi o tym, że kolejna ruchawka, tak nazywając, tak, jest nam niepotrzebna. To jest kolejne wykrwawianie się Polaków, kiedy to Polacy powinni zakładać związki, powinni wchodzić w struktury, przejmować lokalnie przemysł, umacniać się, budować pozytywny obraz Polski, poprzez wpływy kultury polskiej budować przemysł, budować kulturę, utrzymywać to, co najważniejsze, a świadomość spoczywa na nas, bo jakby jest taki słynny przykład jednego z Polacy zostali zesłani na Syberię do jednego z małych obozów, gdzie obóz uchodził za jeden z lepszych, za jedną z spokojniejszych wiosek. Mhm. Po przybyciu Polaków, którzy byli związani z zamachem na jednego z dygnitarzy rosyjskich, po 4 dniach wywołali powstanie w tejże wiosce, zabili żołnierzy, no i wioska stała się obozem koncentracyjnym, można powiedzieć. No właśnie nie, każde powstanie, każda akcja to jest reakcja. W związku z tym Dmowski wiedział, że każde jedno powstanie wiąże się z zaostrzeniem represji wobec Polaków. Natomiast w oparciu o państwa zachodnie i pokazaniu Polski jako ważnego elementu kulturowego i takiego buforu między zaborczym germanizmem, a z drugiej strony tą nieokrzesaną Rosją, którą no, miał za barbarzyńską, ale jednak bliższą światu słowiańskiemu, no trzeba to bardzo delikatnie wyważyć, a na pewno nie wywoływać powstania. Zresztą po to poleciał do Japonii, aby zapobiec wywołaniu powstania kolejnego. No tak, to jest wojna rosyjsko-japońska, rewolucja 1905 roku, tak. Ale i teraz chciałbym podnieść kwestię związaną z tą opcją rosyjską, jaka została obrana przez Dmowskiego, bo Dmowski jest przez swoich przeciwników atakowany o to, że jest rusofilem, że poszedł na współpracę z zaborcą, że no wręcz tam oskarżany jest o kolaborację, sprzedanie się Rosji. I to mówią osoby z tego obozu pro-Piłsudczykowskiego. Jak to było w realu? Jak rzeczywiście wyglądała ta współpraca między z Dmowskim a Rosją? Trudno tu mówić o współpracy. Dmowski tworzył koło polskie, czy współtworzył koło polskie w Dumie, nie jako powiedzmy rzecznika interesów rosyjskich na ziemiach polskich, tylko jako orędownika polskich interesów na ziemi zaborcy. I jak spojrzymy na wystąpienia przedstawicieli Polski w Dumie, ich interpelacje, zbiór dokumentów, za każdym razem podkreślano, że Polska powinna być niepodległa, że jako państwo niepodległe jest bardziej potrzebne Rosji niż jako państwo zaborcze, to zobaczymy, że nie była, że w ramach tego, co można było uzyskać, Dmowski prowadził raczej politykę partnera. W sensie, jako Polska co prawda nie istniała, ale poprzez wszystkie zabiegi dyplomatyczne była traktowana przez Rosjan bardzo często jako partner do rozmów. To była bardzo duża mniejszość na terenie, nazwijmy to mniejszość, na terenie ziem rosyjskich.
z którą należało się liczyć. Mało tego, akurat na Kresach to była najbardziej światła i najbardziej rozwinięta ekonomicznie klasa. W związku z tym pozyskanie Polaków i niezaostrzanie z nimi konfliktu było w interesie Rosji, która borykała się z wieloma problemami wewnętrznymi, poza jakby tymi wszystkimi rewolucyjnymi. Istniały jeszcze głód i rewolucyjne nastroje wśród małych ludów, niektórych podbitych, więc problemów wewnętrznych Rosja miała na tyle dużo, że Polska raczej była jej potrzebna jako to przedmurze przed germanizmem. I to Dmowski wykorzystywał. Zresztą przez Rosjan też był bardzo mocno dociskany, że tak powiem kolokwialnie. Został za nielegalny kolportaż pism o ideologii wszechpolskiej osadzony w Mitawie, więc no, tak się nie traktuje raczej sojusznika, tak? Ale z drugiej strony mówiłeś o tym, że był traktowany jak partner, ale nie mieliśmy jakby pewnej osobowości, można powiedzieć, prawnej. To wszystko zostało zlikwidowane po powstaniu styczniowym i mieliśmy do czynienia z rusyfikacją, objęcie urzędów przez samych Rosjan. Jednak to Królestwo Polskie było, wtedy to tam to społeczeństwo nie mogło powiedzieć, że mamy do czynienia ze współpracą polsko-rosyjską. Tak, społeczeństwo nie mogło tego powiedzieć, dlatego tym trudniejsza była praca Dmowskiego, dlatego że pomimo tych ucisków, które były we wszystkich trzech zaborach, Dmowski wykazywał, że należy współpracować z Rosjanami. Było to podwójnie ciężkie. Z jednej strony ludzie na co dzień doświadczali tych dobrodziejstw płynących z bycia pod zaborami, a z drugiej strony przychodzi polityk, tak, traktowany jako osoba z zewnątrz przez niektórych i mówi im, słuchajcie, tylko ścisła współpraca z Rosją i oparcie się o Rosję przeciw zalewowi germańskiemu, czekanie na konflikt międzynarodowy, który wyniesie nas, da nam szansę wyjścia na niepodległość, ma sens. Była bardzo ciężka, tytaniczna praca. Można porównać sobie swobody, jakie były na przykład w Galicji, a w zaborze rosyjskim. Oczywiście Galicja wychodzi tutaj ten zabór austriacki, powiedzmy, na taki umiarkowany, że wszyscy mieli swoje prawa, Polacy mieli się dobrze. No tak, tylko że wszystko było takie iluzoryczne. Jak poczytamy pamiętniki działaczy narodowych z tamtego okresu, z tych ziem, to wszystko było takie palcem po wodzie pisane. Teoretycznie była swoboda, a tak naprawdę mogli mniej, nie mogli zakładać stowarzyszeń, wszystko było odgórnie przez zaborców również sterowane, więc dla Dmowskiego było najważniejsze to, co jest w stanie tu i teraz ugrać dla Polski. Można powiedzieć, że Dmowski prowadził pewną politykę realną. Bardzo realną. Na tyle realną, że do tej polityki przekonał również kolegów z dwóch pozostałych zaborów. I okazało się, że w całej Polsce ludzie myślą tak samo, że stworzenie tak zwanej kadłubowej czy okrojonej Polski nie ma sensu, dlatego że jeżeli stworzymy ją tylko na terenie, powiedzmy, samej Warszawy, gdyby miało powstać na miastka i później będziemy się rozrastali, nie ma to sensu. Polska musi powstać duża, silna w oparciu o etniczne ziemie polskie, tak, żeby miała swój przemysł i mogła konkurować i oprzeć się państwom, które czyhają tylko na nasze potknięcie, tak? Można powiedzieć, że takim dziełem podsumowującym właśnie te działania polityczne to, no, tutaj jest właśnie to stare wydanie Polityka Polska i odbudowanie państwa. Można powiedzieć, że można nazwać, że to jest jego najważniejsze dzieło? Tak, ludzie generalnie mówią, że Myśli nowoczesnego Polaka są najważniejsze, bo są najbardziej znane, ale dla mnie osobiście Polityka Polska i budowanie państwa jest najważniejszym dziełem Dmowskiego. Jest pisanym na chłodno, z rozwagą, przytoczonych jest wiele faktów, które potwierdzają się również w pamiętnikach i w książkach z tamtego okresu.
polityków zagranicznych, jak ta kwestia polska wyglądała i jaką trzeba było przebrnąć drogę, żeby przekonać cały Zachód, że Polska to sojusznik, że to, że ta garstka ludzi z Piłsudskim, która gdzieś tam wojuje i składała przysięgę obcemu cesarzowi, nie jest przedstawicielem całego narodu, że wyrazicielem całego narodu jest obóz wszechpolski, który działa na terenie trzech zaborów. Jako jedyny. Tutaj często jest bardzo pomijana ta kwestia polskiego ośrodka w Rapperswilu, gdzie skupiały się osoby myślące wszechpolsko, wydawały książki, odezwy, były drukowane gazety, które były kolportowane na teren trzech zaborów. Jeszcze bym tutaj, można powiedzieć, że przeszedł do kwestii właśnie tych książek, bo omówiliśmy te wydania zagraniczne i już tak wychodząc z tego tematu odbudowania państwa polskiego, no to mamy takie na przykład broszurki właśnie Romana Dmowskiego, bo tych książek, oczywiście książek, broszurek, to jest cała masa. Także wybraliśmy tylko takie... Tak, to ciekawe. Jeżeli chodzi o książki, ludzie generalnie znają 2-3 dzieła Dmowskiego, w porywach do 4, plus powieść, jedną, Dziedzictwo. Natomiast Dmowski wydał kilkanaście książek. Niektóre pod pseudonimem, jak na przykład Skrzycki. No na przykład mamy tutaj... Bądź też powieści, tak. Dziedzictwo i... Tak, tu mamy akurat w połowie drogi i Dziedzictwo. To są dwa pierwsze wydania akurat tych książek. Absolutne białe kruki, dlatego że Dmowski napisał te powieści, a tak, żeby były. Nagle okazało się, że cieszą się ogromną popularnością, że chcą im nadawać nagrody za treść, za styl. A nie było to celem Dmowskiego, napisał je jakby przerwę, tak? To jest bardzo ważna pozycja. Tutaj jest broszura Losy polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej Polskiej z powodu przesileń w rządzie. Wydana w 21 roku przez Dmowskiego. Co ciekawe, nie jest sygnowana ani jako Dmowski, ani jako Skrzycki. Ta broszura nie została nigdy dotychczas wznowiona. Po stylu od razu poznać, że jest to Roman. Pan Roman nie podpisał się na niej, ale co ciekawe, nie ma jej praktycznie nigdzie w spisach rzeczy, które wydał. Poza tym dwutomowym, słynnym wydaniem o Romanie Dmowskim Kułakowskiego, które wyszło w Londynie, tam jest wymieniona ta broszura. I stąd też, jak szukam materiałów, jak wpadła mi ta broszurka, to w pierwszym momencie nie wiedziałem, co to jest. Co to jest? Dopiero zagłębiając się w temat, szukając, stwierdziłem, ok. Zresztą wydawnictwo Gazety Warszawskiej, Perzyński, Niklewicz i spółka, to było wydawnictwo, które wydawało tylko stricte endeckie rzeczy i to jest biały kruk. Czyli takie endeckie wydawnictwo. Tak, stricte endeckie. Co to jest Prawo? Prawo. To jest gazeta akurat pośmiertna, po śmierci Romana Dmowskiego, z zamieszczonym nekrologiem, ale co ciekawe, tu jest, że data śmierci 2 lutego 1939 zakończył życie jeden z najwybitniejszych polskich mężów stanu. Tego typu gazet pośmiertnych ukazywało się mnóstwo. W muzeum staram się je wszystkie zbierać. I tutaj mamy przykłady Merkuriusz Polski, gdzie mamy artykuły o Dmowskim. Pismo Tęcza, poświęcone w dużej mierze Romanowi Dmowskiemu. Tak, to są te najbardziej. Lutego. Tak, to są bardzo poczytne. Może i Kolonie. Może i Kolonie, tak. I tutaj również mamy notkę odnotowującą śmierć Romana Dmowskiego, zdjęcia z pogrzebu. Oprócz tych gazet mnóstwo innych, około 70 tytułów gazet, które opisywały śmierć Dmowskiego, pomimo tego, że Sejm nie uczcił minutą ciszy śmierci Dmowskiego, ponieważ senatorzy nie potrafili wspiąć się na poziom wyżej i oddać hołdu swojemu największemu przeciwnikowi ideologicznemu. Gazety same z siebie, redakcje, nawet te nieprzychylne Dmowskiemu, zamieszczały notatki o pogrzebie, oddawały mu hołd. Mamy tutaj jeszcze parę książek. Tak. Nieznana broszura. Szkoła i społeczeństwo. Rok 1905 nakładem przeglądu wszechpolskiego.
ze zbiorów Kazimierza Jędrzejewskiego. W tych książkach przedwojennych bardzo ciekawe są pieczątki osób, które posiadały. Tutaj ma pan w ręku Wychodź twoje osadnictwo. Taką broszurę również w 1900 roku, z tego co pamiętam, popełnił Roman Dmowski. I ona ma bardzo ciekawą pieczątkę szkoły politologicznej w Niemczech, co pokazuje, że pod zaborami studiowano Dmowskiego w szkołach politologicznych niemieckich jako no, wyznacznika tej polityki polskiej, jako jedyny. Tak? No, Dmowski pisał wiele artykułów, rozpraw na tematy bieżące polityczne. No i to jest perła niesamowita w zbiorach. Właśnie nasz patriotyzm. Nasz patriotyzm jest to pierwsze wydanie naszego patriotyzmu. Podstawy programu współczesnej polityki narodowej. Tak. Jest to przypisywane Dmowskiemu jako głównemu autorowi i no to jest jedna chyba z najważniejszych rzeczy. Jak zaczynałem swoją przygodę z ruchem narodowym, to o naszym patriotyzmie wszyscy rozmawiali. Ale jest też najnowsze wydanie Myśli Nowoczesnego Polaka. Tak, tak. Bardzo fajnie wydane, przejrzyście, bardzo fajnie się czyta. Marzy mi się wydanie Myśli Nowoczesnego Polaka w formie takiej, jak wyszły Niemcy, Rosja i Kwestia Polska, czyli żeby na marginesach były wyszczególnione najważniejsze tezy, które w danych rozdziałach są. Ułatwia to niesamowicie czytanie, a Myśli Nowoczesnego Polaka zostały już rozłożone na elementy pierwsze przez wszystkie przypadki odmienione, ale jednak można cytować bez końca na różne tematy. Takie wydanie by się przydało, więc tutaj ukłon w waszą stronę. Może następne z przypisami. Może. Jeszcze kończąc już naszą rozmowę, chciałem zapytać na temat no, finału tej całej naszej podróży, opowieści o Romanie Dmowskim, bo jako polityk, który wprowadził Polskę, można powiedzieć, że na salony europejskie, na to, że Polska odzyskała tą niepodległość, przychodzi 1918, 19, 21 rok i wracamy do szarej rzeczywistości wewnętrznej walki politycznej o dominację nad tą polityką polską i lata 22-26, które są moim zdaniem oczywiście w pewien sposób zniekształcane przez pewną dominującą retorykę historyczną, doprowadziły do tego, że ten okres rządów narodowców razem z ludowcami został przedstawiony jak najbardziej negatywnie. Przychodzi 26 rok, przyjęcie władzy przez Piłsudskiego, gdzie ruch narodowy jest zepchnięty do, no może nie tyle, że na margines, ale poprzez działania niedemokratyczne sanacja przyjmuje tą władzę. Ale już obóz Dmowskiego nie uzyskuje, nie jest w stanie dojść do władzy, a wręcz dochodzi do skłócenia i też sam Dmowski jest przez tych młodych, gniewnych narodowców traktowany, no dość negatywnie się do niego podchodzi. Z czego to wynikało? Oczywiście dokonałem pewnych skrótów, bo to jest też temat na osobne nagranie. Ja mam w głowie zawsze taki pewien cytat, a mianowicie, że w momencie, kiedy Dmowski dokonywał rewolucji, kiedy był młody i przejmował Ligę Polską, przemianowując ją na Ligę Narodową, miał 30 parę lat, był młody, pełen werwy. I w momencie, kiedy dochodzi do rozłamu w ruchu narodowym, to dokonują go również 30-parolatkowie z Mosdorfem na czele, tak, byłem prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. To jest chyba znamienne dla pokoleń, że każdy młody ma w sobie wiele werwy i chce radykalnie, szybko wszystko zmieniać. Natomiast Dmowski po wszystkich latach zobaczył, że rewolucją nic nie skuramy, że praca u podstaw. I tą pracę u podstaw wykonywało Stronnictwo Narodowe. Jak spojrzymy na broszury, które były wydawane, nie ma drugiej takiej formacji do dzisiaj. Nie spotkałem się z broszurami, takimi jakby były wydawane przez Dmowskiego i obóz narodowy, jak mamy pracować w samorządzie. Jak w samorządzie dążyć do rozwoju handlu.
Tego typu broszury wychodziły dla działaczy, one się rozchodziły w setkach tysięcy egzemplarzy i naprawdę były tam pisane rzeczy, które dzisiaj, gdyby ktoś przedstawił, byłyby no, co najmniej niepopularne, a Dmowskiego to w ogóle nie ruszało, czy coś jest popularne, czy nie. To miało być dobre dla Polski, nie dla jednostki, tylko dla zbiorowości. W związku z tym walka z socjalizmem, rozdawnictwem państwa, rozdrobnieniem i oddaniem przemysłu w obce ręce była nagminna. Tak? To ten słynny antysemityzm, który się zarzuca Dmowskiemu. On był stricte w wymiarze gospodarczym i mentalnym. Przy czym ta mentalność wynikała z uprawiania lichwy i po prostu wyniszczania polskiego drobnego przedsiębiorcy. Nie było to, jak to przedstawia się, zajadły antysemita, że wszystkich zabić do gazu, etc. Nie. To zupełnie inny poziom merytoryczny, tak? Uproszczenia, które płyną z lewej strony, opluwające Dmowskiego, są no, prymitywne. Dmowski jako pierwszy stawiał naród. Naród jako gospodarz miał mieć najwięcej praw i należało go rozwijać. A to, że poza trzema zewnętrznymi wrogami, tak jak pisali, jest jeszcze wróg wewnętrzny, którym są osoby niewspółgrające w tandemie narodowym, należy ten element po prostu ograniczyć. Nie wyeksterminować, tylko ograniczyć poprzez własne pozytywne działania. Stąd też zakładano koła wiejskie, zakładano spółdzielnie, stąd słynna praca u podstaw Edwarda Zajączka na terenie Bielska-Białej, gdzie założono Dom Polski i ludowcy z narodowcami tworzyli kasy zapomogowe, tworzyli spółdzielnie. Stąd rozwój koncepcji korporacjonizmu. Tych tematów pośrednich, które wynikały z idei narodowej, było tak mnóstwo i byli to ludzie, którym nie zależało na sukcesach, co ciekawe. Często zdarzało się, jak teraz wchodząc w te wszystkie meandry ruchu narodowego, widzę, że w większych miastach Polski byli lokalni liderzy, tak jak na przykład pan Misiak w Lesznie, który był najbogatszym mieszkańcem. I on na przykład nie chciał iść do polityki międzynarodowej, do polityki ogólnopolskiej. On był lokalnym działaczem, on nie chciał żadnych wielkich tytułów. Jego celem było to, aby Leszno było narodowe. W związku z tym wspierał przemysł, rozwijał drobną przedsiębiorczość, pomagał narodowcom, zakładał lokale. A pan Misiak skończył na emigracji, gdzie jest pochowany w Kanadzie i teraz akurat moje muzeum stara się razem z IPN-em, czy raczej IPN, bo tu jest przewodnią instytucją razem ze mną, a może się uda sprowadzić ciało pana Misiaka do Polski. Jego córka żyje, niesamowita osoba. Wracając z Berezy Kartuskiej, na dworcu w Lesznie witało go, jak się szacuje, około 50% Leszna, największa manifestacja w drugiej RP. Niesamowite. Niesamowita rzecz, tym bardziej, że przemilczana zupełnie, a to jest człowiek, który stworzył fabrykę i wprowadził zasady korporacjonizmu, gdzie pracownicy naprawdę byli sowicie wynagradzani, był solidaryzm społeczny. To, co było przypisane na papierze przez ideologów narodowych, on wprowadzał w czyn. I takich, nazwijmy to kolokwialnie, misiaków w wymiarze całej Polski narodowców było wielu, dlatego tak bardzo byli nienawidzeni później przez sanację, później przez komunistów, dla których walka klas była świętością, a narodowcy nie robili wyróżnień. Każdy miał być potrzebny dla Polski. No właśnie, ta praca u podstaw jest nam niesamowicie potrzebna i to ten przykład dali właśnie narodowcy, a ten kierunek, można powiedzieć, tą latarnią na tym morzu, to był właśnie Roman Dmowski. Także bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Do widzenia.